nakręcamy. Rzeki proste i rzeki roztokowe. Natura jednak nie do końca chciała poddać się klasyfikacji. Oficjalnie wydzielono więc czwarty typ. Rzeki anastomozujące, czyli wielokorytowe. Narew na 45-kilometrowym odcinku leżącym w granicach Parku Narodowego jest właśnie rzeką anastomozującą. Narwiańskiego Parku Narodowego. Już za chwilę poznacie, na czym polega wyjątkowość tego obszaru. Podróż zaczyna się od makiety i prowadzi przez kolejne punkty ekspozycji. Po skończeniu prezentacji najedzę się. Swój początek bierze w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, po czym płynie przez 484 km, by połączyć się z Wisłą, wcześniej zbierając wody swoich dopływów, takich jak Bug, Biebrza, Pisa czy Wygdziany, przepływa przez obszar Parku Narodowego od Białegostoku i 170 km od... Przestań coś powiem, lecz. Wody potrzebują życia. W strefie najwyższych zalewów, przy samej rzece, wody jest dużo przez cały wzgórz. To dobre warunki dla trzcinowisk. Dalej, gdzie zalewy są niższe, pojawiają się... Wiem co to. Znam ten głos. To żurawie. W locie formują na niebie klucz, podobnie jak gęsi. Zgadza się. Zakładają gniazda na kępach tużyc pośród otwartych bagien lub w podmokłych lasach. Ich donośny głos zwany ich organizmy bardzo drobne, żyjące w planktonie, na przykład rozwilitki oraz duże, na przykład raki. W łańcuchu pokarmowym. Należą tu zwierzęta, które nie mają kręgów, a dokładnie szkieletu wewnętrznego. To nie będzie inna pod względem wyglądu i trybu życia. No dalej, tak, a nie tu. Ale tam musisz. Przyciskami. Następny. Fajnie. Aha, bo to jeszcze musisz odpowiedzieć. Czy obok jest niebiesko-czarny? Tak. I dalej. To z płacami się bawisz? Ma plany? Nie ma plany. Nie ma. No ważne. Idziemy zgodnie. Tutaj zgodnie. Tylko tutaj te przyciski to coś wiesz troszeczkę ci jest. Może się zacinają czasami, wiesz? W sensie. Gra. Czy co to jest? Czym żywi się pociąg? Pytanie. A czym się żywi? Wiesz to. Jak się zaczyna? Czy ile? Po godzinę warsztatem musimy jechać. No to... No. Nie, to jest... Ale dobrze, że zrobię, jak teraz piszę. Możemy iść, bo... Marta Toborowska, będę z Państwem przeprowadzała dzisiaj zajęcia odnośnie wody i roślinności tutaj, która rośnie nad rzeką Narew. Będziemy, słuchajcie, pracować w grupkach. Ile nas wszystkich jest osób?
Ale nie wstydzę, już jest trochę tak patrzę, że jest mniej. Już to miejsce. A no to będziemy patrzeć. Proszę Państwa, a my mamy gdzie tak już patrzeć. Już problemem. Ale tak dalej nie ma? To jeszcze dopiero trzeba wykonać dwa przewodniki po roślinach, ołówek i pojemniczek. I zaczniemy od, o informacjach o rzece. Skoro Narwiński Park Narodowy jest ściśle związany z rzeką Narew, to troszeczkę informacji o rzece. Są Państwo już po zwiedzeniu po Śliwno oraz po ekspozycji, więc może ktoś z Państwa pamięta, co jest takiego charakterystycznego właśnie w Narwi, że w tej rzece, gdzie tutaj mamy park. Dlaczego w ogóle tutaj powstał Park Narodowy? Bo jest wielokorytarny. Tak, tak, na Białorusi, aż do... Nie spałem wtedy jeszcze. aż do ujścia, tak, do Wisły. A po melioracji w latach 70-80 został właśnie tylko ten odcinek Narwińskiego Parku Narodowego, jest odcinkiem wielokorytowym. A czy wiedzą może Państwo, jaka jest druga rzeka na świecie, która jest... Amazonka. Tak, Amazonka. To czy może rzeka na świecie? A, ty widzisz, mówię, że tu. Na pierwsze pytanie, jakie masz pierwsze pytanie? Co trzeba wybrać? Czy rozstrzone w imię rzeki? O, przezroczyste, patrz, jaka ładna. Przezroczyste. Jest. A jakie tam są odpowiedzi? Przezroczysta, brązowa, żółta, zielonkawa i inna. Ojej, żółta. Przezroczysta dla mnie. No dajcie przezroczyste. Dobra, przezroczyste. A jaką dajecie mocz? Żółte? Nie żółta. No jakie? No jakie tam są żółte? Przezroczyste. Uj, czekaj, strzałka wodna. Rzęsa, nie ma. Dalej. Podwodne, o liściach pływających, czy rośliny przybrzeżne? O, to jest, wiem. Żula. Tam nie znalazłeś? To będzie przybrzeżna, tak? Wszystko, jeśli chodzi o zajęcia. Chciałam się Państwa zapytać w takim razie, czego nie udało się zaobserwować? Właśnie... Nie wiem, czy wszystkich roślin. Czego nie było na pewno? Na roślin. Z roślin, tak, podwodne. Nie widzieliśmy tej matki. No tych podwodnych. Nie, to nie było. Tak. Nie widzieliśmy tych podwodnych. No, podwodnych nie było żadnych. A to sobie poproszę z tej z karty pracy tego, czego nie było. Jeżówki gałęzistej nie widziałam. Nie, nie ma. A żywo manna mielec nie widziałam. Manny nie było, mielec. Manny nie było. Łączeń baldaszkowy nie widziałam. Dlaczego nie zaznaczyłaś?